Dzień dobry Państwu. Nazywam się Przemysław Tomalski. Jestem profesorem w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj będziemy rozmawiać z profesor Ewą Hamann z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry. I z dr Janną Kołak z University of Salford w Wielkiej Brytanii. Hello. przepraszam, kiepski żart. Dzień dobry. I będziemy dzisiaj rozmawiać o rozwoju dzieci dwu- i wielojęzycznych. Także na początek pytanie najbardziej podstawowe. Czy zawsze jesteśmy albo jednojęzyczni, albo dwu-, albo trzyjęzyczni? Czy można być trochę dwujęzycznym, czy nie można? Bardzo fajne pytanie na początek. Można. Można być trochę, można być w jakimś stopniu, można być w różnych wymiarach i to w zasadzie chyba zgodzisz się, Asia, ze mną, że to się dosyć zmieniało też przez dziesięciolecia już teraz badań nad i rozwojem wielojęzycznym i w ogóle wielojęzycznością. No na początku wydawało się kiedyś, że można osobę dwujęzyczną traktować jako sumę dwóch jednojęzycznych, ale teraz podajemy to jako przykład takiej definicji, od której odeszliśmy tak daleko, jak tylko można. Więc można na różne, na bardzo różne sposoby być dwu- i wielojęzycznym. Nie wiem, czy chcesz coś dodać, Asia, do tego? Tak, może tylko krótko, że tak, te sposoby, o których Ewa mówi, to domyślam się, że odnoszą się do tego, że można na przykład nabywać dwa języki od urodzenia, tak, albo zacząć nabywać drugi język gdzieś tam w ciągu życia później, na przykład jako nastolatek, albo jako dziecko w wieku szkolnym, albo jako osoba dorosła. I to nie znaczy, że ktoś jest gorszym dwujęzycznym, a ktoś jest na przykład lepszym, bo ten nastolatek, który zaczął nabywać drugi język w pewnym momencie, mógł kiedyś przestać go używać, a na przykład osoba dorosła, która nagle poszła na studia filologiczne i zaczęła się uczyć bardzo intensywnie drugiego albo trzeciego języka, być może do tej pory codziennie intensywnie go używam, więc to też ten wiek nabycia, jak się kiedyś uważało, nie jest jakby jedynym kryterium, że dwujęzyczną osobą nie jest tylko ta, która od urodzenia intensywnie nabywa dwa języki, ale można się stać dwujęzycznym w ciągu życia i też te języki rzadko kiedy są zbalansowane, że z drugiej strony właśnie dwujęzyczna osoba to nie jest taka, która idealnie mówi i rozumie w obu językach, tylko na przykład może rozumieć trzy języki, ale aktywnie używać głównie dwóch, a tego trzeciego czasami, także właśnie różne takie spektrum. Tak, no można też w ogóle nie używać aktywnie języka w sensie mówienia, a na przykład czytać w jakimś języku i też nie odmówimy komuś takiemu bycia osobą dwu- czy wielojęzyczną. No dobrze, ale to czy wiek, w którym mamy kontakt z drugim językiem ma jakiekolwiek znaczenie, czy nie ma żadnego znaczenia? Znaczenie ma, ale znowu zależy jakie od wielu różnych czynników. No, widziałam ostatnio taką metaanalizę badań dotyczących zasobu słownictwa dorosłych w dwujęzycznych, z której wynika, że w zasadzie osoby, które przyswajają więcej niż jeden język od urodzenia, zasadniczo nie różnią się zasobem słownictwa w jednym czy w każdym z języków od osób jednojęzycznych, ale wraz z wiekiem przyswajania tego drugiego języka jednak pewne różnice można obserwować, czyli potencjalnie ma się mniejszy zasób słownictwa w jednym z języków, tym, który później zaczęliśmy nabywać. Ale to znowu to, co teraz powiedziałam, to jest pewien ogólny trend wynikający z dużej liczby badań, co nie znaczy, że nie znajdziemy osoby konkretnej. Asia podawała przykład kogoś, kto zaczął studiować, uczyć się drugiego języka dopiero wtedy, kiedy studiuje. Z jakichś powodów jego zasób słownictwa w tym drugim języku oczywiście może być znacznie większy niż przeciętnie, tak? Czyli ma znaczenie wiek przyswajania, ale wiele czynników może modyfikować tę relację. Ale gdybyśmy tak uprościli tę sytuację, bo ja zajmuję się rozwojem małych dzieci i niemowląt,
I najbardziej interesuje mnie odpowiedź na pytanie, czy jeśli mam kontakt z dwoma lub więcej językami, na przykład w pierwszym roku życia, to jest inny rodzaj doświadczenia czy procesu rozwoju, niż kiedy zaczynam mieć kontakt z drugim i trzecim czy czwartym językiem, kiedy mam 15 lat. Jak to jest? Mi się nasuwają takie badania na dzieciach emigrantów w różnym wieku szkolnym, czyli 7, 8, 9, 10-latkach, które w różnym wieku zaczęły szkołę w swoim drugim języku, przy założeniu, że wcześniej, przed rozpoczęciem szkoły, mówiły głównie w języku swoim domowym. I zwykło się kiedyś uważać, że właśnie im szybciej te dzieci zaczną się uczyć tego drugiego języka, czyli szkolnego, tym lepiej się go nauczą i szybciej i później za kilka lat na przykład będą miały większą biegłość w tym języku. A okazywało się, że dzieci, które zaczęły w wieku 8 lat i w wieku 10 lat, kiedy te dzieci miały 12 lat, to były na takim samym poziomie języka. Mogę się tutaj mylić, może ten wiek nie był dokładnie 8 i 10, ale to mniej więcej o to chodziło, że po prostu tutaj niezależnie od tego, kiedy te dzieci zaczęły się jakby zanurzać w tym języku, w otoczeniu szkolnym i po przeprowadzce do innego kraju, jako te dzieci emigrantów, to kilka lat później, jakby będąc kiedy były w tym samym wieku, to ten poziom jakby okazywało się, że był taki sam, niezależnie od tego, jak długo ten język jak znały. No z tego, co mówicie, to wynika, że zasadniczo ten wiek tak nie do końca ma znaczenie, tak? Nie w każdej sytuacji, nie w każdej sytuacji. Zależy też, kogo z kim porównujemy. Bo jeżeli pytasz, czy doświadczenie niemowlęcia otoczonego dwoma językami różni się od doświadczenia dziecka, które ma w tym samym wieku, które ma do czynienia tylko z jednym językiem, to odpowiedź brzmi tak. Jego doświadczenie się różni i ma to wpływ na jego rozwój nie tylko językowy, ale też poznawczy już w pierwszym roku życia, czyli wtedy, kiedy dziecko w zasadzie jeszcze nie mówi, ale bardzo intensywnie rozwija się i językowo, poznawczo na wielu różnych polach. Tak? Więc to też są badania, które pokazują, że to otoczenie wieloma językami już przed pierwszymi urodzinami zmienia w jakiś sposób rozwój poznawczy, ale to nie znaczy, że jeden jest lepszy, a drugi gorszy. Prawda? To jest ten kłopot, który mamy, że przy tego typu porównaniach chcielibyśmy od razu powiedzieć, a to znaczy, że może wszystkie dzieci powinny być dwujęzyczne, lub wręcz przeciwnie, nie wolno robić dzieciom czegoś takiego. Tymczasem okazuje się, że owszem, inna jakość, ale to nie znaczy, że możemy powiedzieć, że coś jest lepsze, coś gorsze. Dlatego na przykład teraz badacze w ogóle starają się odchodzić od tego typu porównań między jedno i wielojęzycznością, żeby nie tworzyć tego typu klimatu. Tak. No właśnie, to skupmy się na moment na tych wszystkich badaniach dotyczących tego, czy dwujęzyczność nie wiem, poprawia ogólnie pracę naszego mózgu, albo polepsza naszą uwagę, albo przenoszenie tej uwagi, albo sprawia, że nie wiem, lepiej zarządzamy swoimi działaniami, albo lepiej je planujemy. Kiedyś była seria badań na ten temat pokazujących właśnie tego typu efekty. Teraz mówicie, że być może to jest źle postawione pytanie. To na jakim etapie dzisiaj jesteśmy, jeśli idzie o wpływ dwujęzyczności i wielojęzyczności na inne funkcje poznawcze? Jak to jest? No, ja myślę, że tak. Po pierwsze, ta ogromna dyskusja nad korzyściami pozajęzykowymi, poznawczymi, związanymi z dwujęzycznością, w dużej mierze dotyczyła osób dorosłych dwujęzycznych. No i to rzeczywiście jest do dziś kilkoro badaczy gorąco argumentujących, rzeczywiście gorąco, tak dosłownie gorąco, za istnieniem tych korzyści poznawczych płynących z dwujęzyczności, które wymieniłeś przed chwilą, potencjalnych takich. No ale coraz więcej wskazuje na to, że właściwie należałoby znowu powiedzieć, to zależy, że to nie zawsze możemy te efekty osiągnąć.
Czyli nie zawsze lepsze przełączanie uwagi, niekoniecznie nie u wszystkich. Bardzo trudno to zbadać. Mhm. Bardzo trudno oszacować, kiedy te korzyści są, a kiedy nie. Dlatego, że jeżeli zrobimy badanie, w którym nam wyjdzie coś istotnego, istotna różnica, to łatwo nam je opublikować. Tak. A jak nam wyjdzie, że nie ma tej różnicy, to znacznie trudniej nam to opublikować. Mhm. Tak? Często jest ciężko stwierdzić, dlaczego ta różnica jest albo jej nie ma, bo tak naprawdę, zwłaszcza im starsi uczestnicy badania, tym trudniej jest nam kontrolować jakby całe ich doświadczenie życiowe, tak? Czyli nie tylko to, na przykład, jakie mają, nie wiem, iloraz inteligencji i z jakiego poziomu społeczno-ekonomicznego się wywodzą, ale takie różne rzeczy, jak ich doświadczenia życiowe, które też mogły wpływać na ich funkcjonowanie uwagi, albo kreatywność, albo no ogólnie planowanie, zarządzanie swoim życiem, tak, czyli te wszystkie funkcje takie poznawcze czy wykonawcze, które mierzymy. I bardzo ciężko jest, bardzo trudno jest wyizolować, co jest efektem dwujęzyczności, a co jest efektem ich ogólnego doświadczenia życiowego. I często też się sugeruje, że te osoby, które są dwujęzyczne, być może nie osiągają też tych wszystkich efektów, nie pokazują, nie widać u nich tej całej przewagi takiej w funkcjonowaniu poznawczym stricte dlatego, że one są dwujęzyczne, ale też być może dlatego, że one są dwujęzyczne, one są trochę bardziej otwarte na różne doświadczenia i po prostu doświadczają różnych specyficznych rzeczy w ciągu swojego życia, które kształtują po prostu ich ten rozwój poznawczy w trochę inny sposób. Jest bardzo ciekawe, czyli to może być po prostu tak, że dostępność więcej niż jednego języka sprawia, że mamy szerszy zasób różnych doświadczeń życiowych, być tak? Być może, bo być może więcej podróżujemy i jeśli podróżujemy, to bardziej wchodzimy też w interakcje na przykład z innymi osobami. To jest tylko jedna oczywiście z możliwych takich krytyk tego, tak. Tych wszystkich wyników, no ale to jest, jakby pokazuje nam, jak bardzo trudno jest wyizolować tylko jeden efekt i skupić się na nim bez jakby patrzenia na całe doświadczenie i w ogóle jak takie całe doświadczenie życiowe zbadać i kontrolować. Zwłaszcza w takich badaniach nad na przykład wpływem dwujęzyczności na opóźnienie wystąpienia choroby Alzheimera. Mhm. Jak tutaj skontrolować całe życie na przykład 80-latków, tak? I co się u nich działo w międzyczasie. No dobrze, czyli wynika z tego, że bycie osobą dwujęzyczną nie uchroni nas w 100% przed Alzheimerem albo innymi chorobami. Ale z szacunków Tomasza Bąka i innych tak. Wynika, że może opóźnić objawy o około 5 lat. Tak, same objawy, czyli że coś już na przykład może się w mózgu dziać na poziomie mózgowym, ale ta dwujęzyczność być może działa jak taka tama, która chwilowo trzyma tą wodę. Natomiast z drugiej strony później wiemy też, że jak ta tama nagle puści, to być może nagle te objawy dużo szybciej zaczną się uwidaczniać niż u osób, u których na przykład wcześniej zaczęły być, w sensie one dużo szybciej staną się poważne niż u osób, u których te objawy wystąpiły wcześniej. Ja tutaj widzę takie dwie strony medalu w sumie, nie wiem Ewo, jak ty do tego podchodzisz. Tak, znaczy w ogóle to nie jest temat, w którym ja się specjalizuję. Ja też. Alzheimer, więc, ale wydaje mi się, że to jest akurat ten efekt, który bardzo często był przytaczany w mediach, pokazywany jako i też pokazywany tak zero-jedynkowo. Właśnie, że dwujęzyczność może cię uchronić przed Alzheimerem. No nie może cię uchronić. Tak, nawet pojawiały się sugestie, że jeśli chce się być sprawnym poznawczo w późnej starości, to należy się uczyć kolejnych języków, tak? W ogóle należy używać swojego umysłu tak, i w dobrze. Szczególności uczenie się innego języka jest jednym ze sposobów na to, być może. Ale sprawność fizyczna też tutaj... Przebywanie na świeżym powietrzu kontakty z ludźmi. Tak, dobrze. Tak. Wrócimy do dzieci? Tak, prosimy. Często zastanawiamy się nad tym, co jest odmiennego w rozwoju językowym dzieci, które wychowują się w rodzinach dwujęzycznych. Więc może powiedzmy krótko, czy są jakieś takie kategoryczne różnice między rozwojem językowym dzieci z rodzin jednojęzycznych od dzieci z rodzin dwujęzycznych? Czy znowu, tak jak poprzednio, powiecie mi, że to wszystko jest płynne, to zależy i zasadniczo bywa różnie? Może postaram się być kategoryczna tym razem. Po pierwsze, jest dużo podobieństw. Na przykład tak zwane kamienie milowe, czyli osiąganie pewnych
umiejętności w określonym wieku jest generalnie, przyjmuje się, że jest takie samo. Czyli dzieci mniej więcej w tym samym wieku powinny w ogóle zacząć mówić, używać pierwszych słów. Mniej więcej w tym samym wieku powinny zacząć łączyć słowa w dłuższe wypowiedzi, przy czym tutaj, jeśli mówię dłuższe wypowiedzi, to mam na myśli z naszego punktu widzenia stosunkowo krótkie wypowiedzi, na przykład dwuwyrazowe. Okay. Na przykład mama daj. Tak. Więc to są rzeczy, które są podobne, ale uwaga, nie powinniśmy oczekiwać, że one się pojawią w każdym języku, z którym dziecko ma dostęp, w tym samym wieku, w którym się pojawiają u dzieci. Czyli to jest tak, że nabywanie tych samych słów w dwóch językach nie biegnie równolegle, tak? Nie musi. Nie musi wcale biec równolegle, ale jeżeli spojrzysz na oba języki, czy wszystkie języki dziecka, to te kamienie milowe, w którymś z nich powinieneś dostrzec mniej więcej w tym samym wieku, co u dzieci jednojęzycznych. Tak? Więc to jest jedna taka podobna rzecz, ale która może być bardzo myląca, bo może być tak, że na przykład opiekunowie mówią w dwóch różnych językach, albo dziecko w domu używa jednego języka, w żłobku, przedszkolu innego, i osoby stykające się z dzieckiem mają dostęp, tak naprawdę komunikują się z dzieckiem tylko w jednym języku. Więc one na przykład mogą się martwić, że w tym języku akurat to dziecko nie zaczęło jeszcze wypowiadać żadnych słów, prawda? Albo nie łączy. Zwłaszcza jak nikt nie zapyta o ten drugi język zupełnie. Właśnie, to może zatrzymajmy się przy tym wątku, skoro on już padł. No, dawniej standardowym podejściem do oceny rozwoju dziecka było ocenianie tego jednego głównego języka, zwłaszcza jeśli to jest język, w którym pracuje poradnia na przykład, która rozwój tego dziecka ocenia, prawda? Więc jeśli mieliśmy do czynienia z dziećmi imigrantów w Wielkiej Brytanii, to skupiano uwagę przede wszystkim na języku angielskim, zapominając, że być może ten drugi język jest tym dominującym w życiu tego dziecka. Więc jak oceniać rozwój językowy dzieci, które posługują się na co dzień więcej niż jednym językiem? To jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli jeden z tych języków to jest, tak jak powiedziałeś, język, który występuje w otoczeniu i jest na przykład dużo testów dostępnych, żeby sprawdzić, jak dziecko w tym języku funkcjonuje. Specjaliści pokoło mówią w tym języku, a na przykład drugi język jest językiem mniejszościowym, o na przykład niskim prestiżu też, tak? Czyli też takim językiem niszowym trochę, w którym żaden z dostępnych specjalistów nie ma doświadczenia, nie mówi, nie rozumie na przykład. Więc wtedy ten specjalista jakby no nie jest w stanie ocenić rzetelnie umiejętności językowych dziecka w tym języku. Także tutaj kluczowa jest współpraca z rodzicem albo z kimś, kto w otoczeniu dziecka, kto mówi tym językiem, żeby zapytać, przeprowadzić wywiad dotyczący umiejętności językowych dziecka, zadać proste pytania, na przykład, żeby rodzic spróbował oszacować, ile słów mniej więcej, tak, w jakim przedziale gdzieś tam dziecko jest w tym języku, albo czy właśnie, tak jak Ewa mówiła, osiąga ten kolejny krok milowy już w języku, łączy słowa w wypowiedzi, albo na przykład, jeśli chce się dziecku zadać już starszemu jakieś pytania, tak, na przykład sprawdzić, czy ono rozumie instrukcje słowne, na przykład połóż misia koło lalki, tak, a włóż łyżeczkę do kubeczka, to żeby poprosić rodzica, żeby rodzic dziecku to przekazał i na przykład sprawdzić, czy dziecko wykona daną rzecz. Czyli, przekazał w swoim języku, tak? Przekazał w swoim języku, tak. Czyli włączyć na przykład rodzica tutaj do takiej oceny umiejętności językowych. Jako takie minimum, które można zrobić. Oczywiście idealnie, w idealnym świecie super by było, gdyby dało się każde dziecko przebadać w każdym jego języku. No to nie zawsze jest możliwe, nie zawsze są narzędzia, osoby. No i jeszcze w dodatku właśnie, gdyby były do tego narzędzia, bo te przykłady, które Asia teraz podała, nie wiem, czy to było twoją intencją, w razie czego mnie popraw, ale to był rodzaj takiej diagnozy jakościowej, tak, kiedy oczywiście. W jakiejś zaaranżowanej sytuacji patrzymy, jak dziecko dobrze rozumie daną sytuację czy dane polecenie, no ale to niekoniecznie jest
może być element jakiegoś narzędzia wystandaryzowanego. Tak. To akurat podawałam przykłady ze skali angielskiej, która nazywa się PLS. Preschool Language Scale. Tak. I tam akurat właśnie jest takie wystandaryzowane zadanie, gdzie tak, terapeuta... Tak. Ale czy mogę wam przerwać na moment, żebyśmy naszym widzom trochę uporządkowali, co mówimy, bo... Sporo z waszej pracy skupia się na przykład, ty Ewo, skupiasz się na rozwoju słownictwa przede wszystkim, prawda? Asiu, ty zdaje się, że zajmujesz się wieloma aspektami rozwoju języka, prawda? Nie tylko słownictwem. Głównie też słownictwem, też słownictwem, ale... No właśnie. Tak, ale też bardzo mnie ciekawią na przykład wyzwania i problemy, które napotykają rodzice dzieci dwujęzycznych, czyli z tej strony rodzica też staram się patrzeć. A kiedy mówimy o ocenie rozwoju dziecka, mówimy nie tylko o tym słownictwie, czy jakichś innych elementach, na przykład łączeniu słów w dłuższe ciągi, albo rozumieniu gramatyki, ale mamy też na myśli cały szereg takich ogólniejszych umiejętności społecznych i umiejętności komunikowania się, prawda? Czyli reagowanie na pytania, polecenia. Możecie trochę więcej powiedzieć właśnie o tym, co należałoby ocenić, jeśli idzie o rozwój komunikowania się dziecka poza liczbą słów, które dziecko zna? No, trudne pytanie zadajesz. To znaczy, w ogóle wydaje mi się, że jeżeli idziemy w takim kierunku opowiadania o tym, na czym polega ocenianie poziomu rozwoju albo wręcz diagnoza, to ja pierwsza rzecz, którą bym chciała powiedzieć, to taka, że generalnie to są rzeczy, które na ogół dotyczą niewielkiej grupy dzieci. To znaczy dzieci, co do których rodzice lub jacyś inni opiekunowie podejrzewają, że potencjalnie te dzieci mają jakieś problemy rozwojowe. Zdecydowana większość dzieci, i jedno, i dwujęzycznych, to są dzieci, które wzrastają w typowym środowisku, przeciętnie dobrze się rozwijają, nie mają problemów i nie ma powodu, żeby je diagnozować. Tak? Schody zaczynają się dopiero wtedy, kiedy ktoś jakieś problemy zaczyna dostrzegać i moim zdaniem to potencjalnie może się częściej dziać w przypadku dzieci dwujęzycznych niż jednojęzycznych. Nie dlatego, że te dzieci mają częściej problemy, tylko że na przykład rodzice lub otoczenie częściej o te dzieci się martwią. I na przykład dlatego, że mają do czynienia tylko, kontaktują się z dzieckiem tylko w jednym języku i nie wiedzą, jak wygląda rozwój w drugim języku. Więc ja bym nie chciała stworzyć takiego wrażenia, że każde dziecko dwujęzyczne powinno koniecznie być zbadane, zdiagnozowane, prawda? Generalnie nie. Natomiast jak już dochodzi do tego, że rzeczywiście ktoś się martwi, to po pierwsze czasem zwykły wywiad może wystarczyć, bo czasem to zmartwienie wynika z presji otoczenia i po prostu jak się z człowiekiem, z mamą, tatą spokojnie porozmawia, to okaże się, że generalnie fajnie się z dzieckiem dogaduje i w jednym języku, i w drugim, i ono się komunikuje chętnie i tak dalej, tylko po prostu te wymagania zewnętrzne mogą być nierealistycznie postawione tylko dlatego, że dziecko jest dwujęzyczne. Tak? Więc jeżeli już faktycznie się okazuje, bo jest jedna taka rzecz, która wydaje mi się ważna. Jeżeli dziecko komunikuje się słabiej lub pod jakimś względem odstaje od rówieśników w obydwu swoich językach, czyli na przykład ma skrajnie mały zasób słownictwa, albo ciągle nie łączy wyrazów, albo właśnie wycofuje się z komunikacji, nie nawiązuje kontaktu i tak dalej z użyciem języka, no to i dotyczy to obydwu języków, to jest bardzo ważne, to rzeczywiście to jest ten moment, kiedy moglibyśmy powiedzieć, ok, to teraz sprawdźmy,
czy rzeczywiście nie należałoby tego dziecka jakoś szczególnie wesprzeć. No a pierwszym krokiem do tego będzie diagnoza, żeby powiedzieć, czy i jakie problemy rzeczywiście ma. No dobrze, to teraz mam bardzo trudne pytanie do Was. Czy każdy specjalista od rozwoju dzieci w Polsce, kliniczny, psycholog oceniający rozwój dzieci na przykład w poradniach i każdy logopeda, będzie umiał sobie poradzić z sytuacją oceny rozwoju dziecka dwujęzycznego? Czy też to jest tak, że są niektórzy specjaliści, którzy są lepiej przygotowani do tego, albo wręcz się specjalizują w ocenie rozwoju dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych? Jak to jest? Ja mam takie wrażenie, że w krajach, w których wielokulturowość i wielojęzyczność nie jest jeszcze bardzo popularna, jak na przykład w Polsce, w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, albo Wielką Brytanią, albo Niemcami na przykład, bardzo często jeszcze pokutują mity o dwujęzyczności. Czyli na przykład właśnie to, że dwujęzyczność opóźnia rozwój językowy, albo że najpierw dziecko powinno nauczyć się porządnie jednego języka, żeby wprowadzać drugi. Takie różne mity, które już nauka bardzo dawno obaliła, ale na przykład specjaliści, którzy mają do czynienia głównie z dziećmi jednojęzycznymi i raz na jakiś czas pojawi im się dziecko dwujęzyczne, mogą wciąż te mity przekazywać. Na przykład, nie wiem, wiele lat temu nauczyli się tak na studiach logopedycznych, bo ktoś, kto nie miał jeszcze zaktualizowanej wiedzy, być może ich tak uczył wtedy. W międzyczasie nie mieli dostępu do materiałów, które by im wyprostowały te mity i wyjaśniły, więc może się tak zdarzyć w takich środowiskach, że specjalista nie ma doświadczenia i nie ma zaktualizowanej wiedzy i być może te mity będzie właśnie przekładał na swoją diagnozę i ocenę dziecka. Także trudno jest, na przykład w Polsce jest bardzo mało zajęć na logopedii z dwujęzyczności, takich stricte, tak, z dwujęzyczności. To ja się muszę uderzyć w piersi, na psychologii też jest mało zajęć dotyczących w ogóle rozwoju językowego. Tak? Ale wprowadziliśmy wykład profesora Wyhaman na kursie psychologii rozwoju specjalnie o dwujęzyczności właśnie po to, żeby zmienić tę sytuację. Tak, ale to jest ciągle... ciągle za mało. To nie jest jeden kurs, to jest jeden wykład na psychologii rozwojowej. Tak, więc to ja myślę, że psychologowie ciągle wiedzą za mało o rozwoju językowym, zwłaszcza jeżeli potem mają do czynienia właśnie, czy są psychologami klinicznymi, to tutaj myślę, że z jednej strony nie są tego uczeni, z drugiej strony być może nie mają skąd i kiedy sami się douczyć, ale nie wiem, czy dobrą drogą jest zwiększanie materiału studentom w trakcie studiów. To nie to chciałam powiedzieć. To ja mam takie ogólne pytanie w takim razie. Jeśli chcemy polecić jakieś zasoby w internecie dotyczące rozwoju dzieci dwu- i wielojęzycznych, i też jeśli idzie o informacje o tym, nie wiem, z kim się skontaktować, żeby ewentualnie ocenić rozwój dziecka, albo gdzie rodzice dwujęzycznych dzieci mogą doczytać więcej na ten temat. Czy mamy jakieś zasoby w internecie, które możemy polecić? To ja to odpowiem na to pytanie, bo Asia jest za skromna. Mamy Asię, doktor Joannę Kołak, która jest jednocześnie badaczką i popularyzatorką i osobą, która wspiera rodziców również jako psycholożka, prowadzi konsultacje, ale nie jest to oczywiście jedyna osoba. Mój zespół badawczy z Uniwersytetu Warszawskiego, Multilada, ostatnio w taki bardziej otwarty sposób zakomunikował światu, że ma grupę ambasadorek, właśnie osób, które praktycznie pracują z dziećmi, głównie są to logopedki, ale nie tylko. I to są osoby, które faktycznie są na bieżąco z aktualnymi badaniami, które rozumieją problemy dwu- i wielojęzyczności i które ja mogłabym z czystym sumieniem polecić rodzicom, którzy chcieliby się zwrócić do psychologa klinicznego czy do logopedy właśnie w sprawie rozwoju językowego swoich dzieci. I gdzie możemy znaleźć informacje? Jeżeli chodzi o ambasadorki Multilady, to na naszych profilach na Facebooku i Instagramie najłatwiej pewnie będzie to znaleźć. Na naszej stronie internetowej multilada.pl wkrótce ona też się
pojawi. Asia ma swoją stronę i też ma swoje... Może zareklamujesz jej adres też? joannakołak.com. Dosyć łatwe. Nie ma niespodzianki. Nie ma niespodzianki. Joanna podkreśnik Kolak na Instagramie na przykład. Edukacyjnym. Jeśli mają Państwo więcej pytań, to można tam znaleźć informacje. A ja chciałem, jeśli możemy pójść dalej, zrobić mały kącik pod tytułem Fakty i mity jednak. Już trochę zaczęłaś o tym mówić, ale mnie bardzo nurtuje jedno pytanie. Czy małe dzieci w rodzinach dwuj-wielojęzycznych mają jakiś problem z tym, że ten sam rodzic mówi do nich raz w jednym, raz w drugim języku, albo że rozmowa na przykład w czasie obiadu w rodzinie odbywa się mieszanką różnych języków. Jak to jest? Bo akurat właśnie ten temat niedawno przerabiałam na kilku konsultacjach, bo to jest bardzo częste pytanie. I to jest coś, co na przykład my, zajmujące się dwujęzycznością od wielu lat, jakby już bierzemy za pewnik, a zapominamy, przynajmniej ja zapominam, mówię za siebie, że ludzie mogą tego nie brać za pewnik, że mówienie w dwóch albo trzech nawet językach przez jedną osobę do dziecka jest bardzo często bardzo naturalne, bo na przykład mama mówi w jednym języku, tata w drugim, ale nie znają swoich języków nawzajem i mówią do siebie w trzecim języku. I w tym trzecim języku mówią też do dziecka, jak również w pierwszym i drugim. Czyli dziecko od każdej z tych osób słyszy dwa języki i to jest absolutnie naturalne i normalne od nie wiem, zarania dziejów zapewne, tak? W wielu krajach typu Indie czy w wielu krajach Afryki to jest codzienność ludzi, jak mówienie nawet nie tylko w dwóch, ale w trzech czy czterech różnych językach do dziecka. I my wiemy z badań, że to w żaden sposób dziecka w żaden sposób jakby nie wprowadza zamętu u dziecka, nie powoduje, że jest mu trudniej przyswajać te języki, bo dziecko nie uczy się języków tylko na zasadzie łączenia konkretnego języka z konkretną osobą, ale też uczy się odróżniać te języki na zasadzie melodii, na podstawie melodii języka, na podstawie zbioru głosek, które występują w tych językach, są różne spółgłoski, samogłoski, sposobu układania sylab w tym języku, rodzaju zbitek spółgłoskowych na przykład. Także po tych różnych wskazówkach dziecko jest w stanie dojść do tego, co to jest za język. Natomiast z drugiej strony, jeśli jedna osoba będzie nagminnie mieszała dwa języki cały czas w obrębie jednego zdania, no to wiadomo, że w sposób naturalny wtedy trudno każdemu byłoby, nie tylko dziecku, ale też dorosłemu, dojść do tego, na jakiej zasadzie te języki funkcjonują, jak tam działa gramatyka, jak działa słownictwo, no bo dużo trudniej wtedy już jest, umówmy się, rozróżnić, rozdzielić te języki. Natomiast jeśli dana osoba ma taki system, że rzadko miesza w obrębie jednego zdania, wiadomo, zdarza się to każdemu, każdej osobie dwujęzycznej, żeby wtrącić czasami jedno słowo z innego języka, mówiąc w drugim, ale generalnie jeśli trzyma się mniej więcej tego, żeby jedno zdanie było mówione w jednym języku, a kolejne w drugim, no to dziecko powinno te języki rozróżnić spokojnie na podstawie różnych innych wskazówek. Czyli wielojęzyczna i trochę pomieszana rozmowa przy obiedzie nie jest problemem, tak? Dla dzieci w rodzinach wielojęzycznych. Nie powinna być. Dobrze, a drugie pytanie dotyczy rozwoju mowy u dzieci dwuwielojęzycznych. Czy jeśli małe dzieci mieszają języki w obrębie swoich wypowiedzi, to czy to jest jakiś niepokojący sygnał albo problem, czy wręcz przeciwnie, to jest absolutnie typowy objaw rozwoju? Nie. No, generalnie wszyscy tak robią, to znaczy w mniejszym lub większym stopniu oczywiście, tak? Bo są osoby, które na przykład z różnych powodów kontekstowych będą o wiele mniej mieszały języki, bo w różnych miejscach na przykład będą używały danych języków, ale generalnie to, że się używa dwóch języków niemal jednocześnie, wymieniając je swobodnie w ramach jednej wypowiedzi, ale właśnie niekoniecznie jednego zdania, to jest istotne rozróżnienie, wcale nie znaczy, że na przykład dziecko nie rozróżnia tych języków. Czasem też słychać takie wypowiedzi, że dzieci mieszają języki, co oznacza, że je nie rozróżniają, że mają pomieszane w głowie. Zupełnie tego nie trzeba się bać. Jest to pewien naturalny element, tak. Którego też nie doceniamy wśród dorosłych wielojęzycznych i specjalnie się go nie boimy, a w przypadku dzieci bardziej, ale niesłusznie.
Ja bym tylko jeszcze do tego, co Asia mówiła o wykorzystaniu w rodzinie wielu różnych języków, dodała coś takiego, co jest moim osobistym poglądem, ale ma on poparcie w różnych badaniach. Jeżeli rodzic ma do wyboru wiele czy kilka różnych języków, w których mógłby się komunikować ze swoim dzieckiem, to z badań wynika, że najlepiej by było, gdyby komunikował się najczęściej z dzieckiem w swoim najsilniejszym języku, bo wtedy przekazuje mu najbogatszy język, potencjalnie jakby najszerszy repertuar ma w tym języku. Co oczywiście nie znaczy, że nie może się do dziecka odezwać w swoim słabszym języku, na przykład dlatego, że właśnie rozmawiają we trójkę ze sobą w rodzinie językiem, który jest wspólny dla wszystkich. Albo dlatego, że chce na przykład wesprzeć słabszy język, którym mówi tylko jedna osoba w otoczeniu dziecka. Tak, i docenić ten język, prawda? Ale generalnie tutaj też fajnie jest mieć taką świadomość, że jak się mówi do dziecka w swoim najsilniejszym języku, to bardzo procentuje. Tak? Że to wspiera rozwój językowy w ogóle, niekoniecznie tego języka wyłącznie, ale w ogóle. Okay. Taki rozwój ogólny też, prawda? Tak. Czyli to chodzi o to, żebyśmy się komunikowali z małymi dziećmi i ze starszymi też w językach, które po prostu my znamy najlepiej, tak? I my się nimi posługujemy najlepiej. Tak, aczkolwiek znowu, tu może być też wiele takich sytuacji, które... Tak, nie chcemy, żeby państwo jeden do jednego brali to jako radę na resztę życia. Tak, dlatego że można sobie wyobrazić takie sytuacje, kiedy z różnych powodów ludzie mogą się decydować na używanie ze swoim dzieckiem innego języka. Znam na przykład taką historię rodziny mieszkającej w Danii, i mama, i tata pochodzenia rosyjskiego, obydwoje wychowali się w Niemczech i niemiecki i rosyjski był ich wspólnym językiem, niewątpliwie najsilniejszym w tym momencie. Ale jak urodziło im się dziecko, to zgodnie zdecydowali, że ich językiem dzieciństwa był rosyjski i to jest to, o czym oni marzą, żeby dziecku ten język przekazać. I zdecydowali, że będą z dzieckiem i między sobą również rozmawiać po rosyjsku. Z wielu różnych powodów rodzinnych, częściowo takich emocjonalnych, ja bym absolutnie nigdy im nie odradzała zmiany tej decyzji, chociaż niemiecki był ich silniejszym językiem w tym momencie. No więc może być wiele poważnych powodów, dla których ludzie podejmują tego typu decyzje. Okej, czyli ważna jest elastyczność i ważne jest to, żeby się móc komunikować na odpowiednio wysokim poziomie, tak, w rodzinie. Czyli rozumiem, że takie zalecenie, które kiedyś obowiązywało, czy pojawiało się w przestrzeni medialnej, że w rodzinach dwujęzycznych jeden rodzic to powinien tylko jednym językiem mówić, a drugi tylko drugim, bo inaczej dziecku się coś pomiesza, to rozumiem, że to jest mit, tak? I mit, i ciężko by go było wprowadzić. Trudno byłoby ten system w wielu rodzinach jakby wdrożyć. Tak, aczkolwiek jak ktoś chce, to ma przeciwwskazanie. U niektórych faktycznie rodziny, które mam na konsultacjach, mówią, że taką zasadę zawsze stosowały. I że u nich to świetnie działa i że oni właśnie wręcz czują, że potrzebują takiej jakiejś dyscypliny i takiego ustrukturyzowania i wtedy to u nich fajnie gra. I najważniejsze tak naprawdę też, żeby to było spontaniczne i naturalne. Jeśli u kogoś naturalnie bardzo wchodzi ten system jeden rodzic, jeden język, to świetnie. Jeśli oni się z tym dobrze czują i już tak działają od kilku lat, no to super. Okej, ale nie ma takiego zalecenia żeby ze strony badań naukowych, że koniecznie wszyscy muszą w ten sposób postępować, bo inaczej to uczyni szkodę rozwojowi języka, tak, dziecka? Tak, zdecydowanie nie ma takiego zalecenia, zdecydowanie nie wyrządzi to krzywdy dziecku. No dobrze, to tych faktów i mitów jest dużo. Ja jeszcze chciałem się trochę więcej dowiedzieć o tym, co się dzieje wtedy, kiedy dziecko dwu- czy wielojęzyczne idzie do szkoły. I często wtedy pojawia się wiele problemów na styku języka, który jest w szkole dominującym, w którym odbywa się nauka czytania i pisania, prawda? I czy fakt, że dziecko w swoim
tak powiedzmy, rodzinnym języku nie jest w szkole uczone czytanie i pisanie, jakoś też, nie wiem, negatywnie wpływa na naukę czytania i pisania w tym pierwszym języku rodzinnym, który nie jest w szkole, czy nie wpływa? To nie ma żadnego znaczenia. Jak to jest? Chciałabyś, Ewo, zacząć? Pewnie się bardziej znasz na czytaniu i pisaniu ode mnie. No to jest znowu trochę dosyć złożony temat, ale generalnie badania pokazują, że jest spory transfer z jednego języka do drugiego i że generalnie możemy się spodziewać, że ta nauka czytania i pisania w jednym języku może wesprzeć naukę czytania i pisania w drugim języku. Co jest istotne, moim zdaniem, i co trochę wychodzi poza tą czysto szkolną rzeczywistość, bo czasem skupiamy się na tym, że chcemy, żeby dziecku dobrze wiodło się w szkole, żeby miało dobre oceny i dlatego musi dobrze czytać i pisać w tym języku, który obowiązuje w szkole. Ale co jest istotne i właśnie wychodzi poza tę rzeczywistość, to jest to, że posługując się danym językiem w piśmie, czytając i ewentualnie pisząc, w gruncie rzeczy też wprowadzamy jakąś nową jakość i poszerzamy wiele swoich językowych umiejętności w tym języku. Tylko przez to, że czytamy i piszemy w nim poza mówieniem. Tak? Poza mówieniem, więc dlatego warto jest generalnie czytać i pisać w obydwu językach. Niekoniecznie znaczy to na tym samym poziomie, niekoniecznie to znaczy, że musimy podręczniki szkolne zgłębiać w dwóch językach, ale na przykład jeżeli chodzi w ogóle o czytanie książek, to niektórzy mówią, no wszystko jedno w którym języku, tylko czytajcie z dzieckiem, tak? Więc tutaj myślę, że to trzeba w troszkę takiej szerszej perspektywie widzieć i niekoniecznie skupiać się tylko na tych osiągnięciach stricte szkolnych. No, są takie badania, które pokazują, że faktycznie dzieci z rodzin migranckich, to akurat w Stanach Zjednoczonych były robione badania, potrzebują dużych kilku lat, żeby dojść do umiejętności posługiwania się językiem takim akademickim, w sensie terminologii w podręcznikach szkolnych zawartej. W tym języku otoczenia. No więc to się nie dzieje natychmiast, no nie po pół roku, ale dochodzą dzieci do tego, nawet w jednojęzycznych systemach. Więc to jest, rozumiem, dobra też wiadomość dla wszystkich dzieci z rodzin migranckich i w tej chwili u nas w Polsce, tak, że potrafią i są w stanie zaadaptować się do sytuacji chodzenia do szkoły, która się nagle odbywa w innym języku, tylko że rozumiem, że zajmuje to trochę więcej czasu, tak? I nie obejmuje to tygodni, czy nawet kilku miesięcy, tylko trochę dłuższy czas. Na to, to myślę, że koniecznie trzeba podkreślić. Znaczy, to nie jest tak, że jak dziecko włożymy w nowe środowisko językowe, to ono po trzech dniach czy po trzech tygodniach będzie rzeczywiście funkcjonowało na tym samym poziomie. Ono może sobie pragmatycznie dosyć dobrze radzić, ale to nie znaczy, że będzie gotowe do uczenia się w tym języku różnych przedmiotów i że będzie miało te same możliwości co dziecko, które miało z tym językiem do czynienia przez kilka lat wcześniej, tak, czy przez całe swoje życie. No, to mi się wydaje, że jest bardzo istotne, żeby, zwłaszcza, bo rozumiem, że nawiązujesz do dzieci ukraińskich, które się masowo pojawiły nagle, wcale nie dlatego, że chciały w polskich szkołach i to oczekiwanie, no, że one będą realizowały polską podstawę programową jest całkowicie nierealistyczne. Tak? One muszą mieć czas. To zresztą jest kolejny mit, niekoniecznie dotyczący dwujęzyczności, że dzieci nasiąkają językiem jak gąbki i tak szybko jak gąbka wodą. No właśnie, chciałem was zapytać o to trochę więcej, bo jeśli rozumiem, mamy taką rodzinę migrancką czy uchodźczą i dziecko nagle ląduje w innym kraju, a w przedszkolu czy w szkole, której edukacja odbywa się w innym języku, to jak wygląda ten proces adaptacji i jak szybko on może postępować, kiedy dziecko nagle jest zderzone z zupełnie innym językiem i ile czasu to może zająć, żebyśmy mogli na przykład z takim dzieckiem się skomunikować na podstawowym poziomie?
To trochę też zależy od tego, jak bardzo te języki są do siebie podobne, bo jeśli na przykład mówimy o nawet polskim i ukraińskim, tak, tutaj one dzielą sporo słów podobnych, no niektóre słowa są złudnie podobne, a jednak znaczą co innego też, ale też i wymowa będzie trochę podobna. I czasami akcent, także tu akurat może być prościej niż na przykład w porównaniu do takiej kombinacji polski-arabski, tak? Albo na przykład, nie wiem, turecki-francuski, no gdzie być może te języki będą trochę dalsze od siebie. Też pomocne jest, jeśli to już w kontekście czytania, jeśli alfabet jest taki sam, prawda? Mhm. A nie jeśli dziecko na przykład uczy się polskiego i arabskiego i greckiego i są trzy różne alfabety, to wiadomo, że po prostu naturalnie będzie więcej tych wyzwań. A mogę ci przerwać i dowiedzieć się jeszcze, jeśli ten alfabet jest inny, bo w przypadku dzieci ukraińskich tak jest, to jak szybko możemy się spodziewać, że na przykład 7-8-letnie dziecko nauczy się, opanuje zupełnie inny alfabet? Czy to jest, nie wiem, rok czasu, pół roku? No bo mamy często takie nierealistyczne oczekiwania, prawda, w zakresie tego, co dzieci mogą osiągnąć w tym zakresie. No mimo, że wojna trwa już rok i te dzieci, które masowo się pojawiły w polskich szkołach, już są tutaj rok, to ja właściwie powinnam chyba powiedzieć, ciągle brakuje nam danych. Mm-hmm. Nie wiemy tego, jak ile czasu powinniśmy sobie tym dzieciom dawać, żeby spokojnie we własnym tempie nauczyły się alfabetu łacińskiego, jeśli wcześniej miały do czynienia wyłącznie z cyrylicą. Ja pytam o to dlatego, że pewnie wielu nauczycieli w tym momencie zadaje sobie takie pytania, słuchając. Oczywiście, ale to też zależy pewnie od wieku dzieci. Dlatego, że duża część tych dzieci miała jednak z alfabetem łacińskim wcześniej do czynienia, zwłaszcza jak są starsze, bo na przykład uczyły się angielskiego, ale też mają do czynienia być może z mediami społecznościowymi, nie tylko po ukraińsku. Oglądają filmy, znaczy tutaj kontakt z innym językiem, ale pewnie na ogół nie polskim, ale też to jest moje przypuszczenie tylko, może ewentualnie wesprzeć to. No ale to powinniśmy zrobić duże badania na ten temat, a na razie mamy problem z rekrutacją do małych badań, małych dzieci ukraińskich w Polsce, także... Musimy zrobić ten materiał z napisami ukraińskimi w takim razie. Asiu, czy ty jeszcze chciałaś coś dodać a propos adaptacji dzieci do nowego miejsca języka? A propos adaptacji, no tak, że na pewno łatwiej ta adaptacja przechodzi niezależnie od języka, to nie tylko w tym kontekście polsko-ukraińskim, kiedy jest ktoś, kto może wesprzeć to dziecko, zwłaszcza jeśli ono zupełnie nie rozumie języka szkoły, kiedy jest ktoś, kto na przykład może przetłumaczyć, czyli powiedzmy na przykład w Wielkiej Brytanii to są asystenci nauczyciela, którzy mogą mieć język swój natywny, inny niż angielski. Na przykład będzie taka pani asystentka w szkole, która mówi po polsku i są dzieci polskie, a akurat dzieci polskie w Wielkiej Brytanii to jest jedna z największych mniejszości. Więc też bardzo jest prawdopodobne, że pomocnicy nauczyciela też będą niektórzy Polakami. I wtedy te osoby na przykład jeden na jeden pracują z takim dzieckiem, które dopiero weszło do systemu edukacyjnego, zwłaszcza jeśli to dziecko jest starsze, czyli już od niego więcej wymagamy. To już nie jest tak, że dziecko w zabawie naturalnie przyswaja język gdzieś tam biegając z dziećmi tak, i używając bardzo prostego słownictwa. Od tego dziecka już wymagamy, żeby ono nagle bardzo szybko weszło na dużo wyższy poziom i wtedy takie zajęcia jeden na jeden mogą bardzo dużo pomóc, tak byśmy je nazwali może wyrównawczymi, chociaż jakieś takie mam słabe skojarzenia z tym, takie bardzo szkolne. Ale w każdym razie wiemy, że to może być pomocne. Być może inny kolega czy koleżanka, który zna już polski w takiej szkole angielskiej, może temu dziecku też pomóc. Także jakiś taki system wsparcia. Z drugiej strony, co jest też ciekawe, to taki trochę anegdotyczny dowód, to może też pójść w inną stronę, to znaczy jeśli jest dwójka czy trójka dzieci, które mówią tylko po polsku w tej szkole i one się zawsze będą ze sobą bawiły i rozmawiały, to też czasami jest takie ryzyko, że one gdzieś tam mogą w tej swojej grupce zostać, no ale to tak jak mówię, anegdotyczne jakby dowody, więc to też nie jest jakieś duże ryzyko. No ale to na pewno może pomóc na początku przynajmniej. I też takie, bardzo dużo się o tym mówi w Wielkiej Brytanii przynajmniej,
o podkreślaniu wagi tych języków domowych, żeby to nie było tak, że to dziecko trafia do szkoły i ono nagle słyszy o tym, że angielski, czy tutaj polski w przypadku dzieci ukraińskich jest tak ważny, bo to jest język twojej przyszłości, tego kraju, w którym będziesz mieszkał, egzaminów, no, edukacji całej, a nikt już zupełnie się nie przejmuje tym, że ty masz swój własny też język domowy i w tym języku potrafisz śpiewać i czytać i mówić i w ogóle. Masz na przykład dużo większy zasób słownictwa, więc w Wielkiej Brytanii nauczyciele są zachęcani do tego, żeby promować jak najbardziej te języki domowe, języki mniejszościowe, żeby na przykład pytać dziecka, a jak ty byś to powiedział w swoim języku, tak? A dziecko widać, że się głowi nad czymś i nie wie, jak odpowiedzieć na jakieś pytanie, to napisz odpowiedź po portugalsku, w swoim własnym języku. Nauczyciel tego oczywiście nie sprawdzi, bo nie zna portugalskiego, ale jak temu dziecku wzrasta pewność siebie. Wow, ten nauczyciel pamięta, zauważył, wie, że ja mówię po portugalsku, mogę napisać to w tym języku. Być może jak to napiszę w tym języku, to mi to pomoże uświadomić sobie, jak to napisać po angielsku, tak? Czyli włączanie jak najbardziej tego języka, podkreślanie tego właśnie, że to jest już ta dodatkowa moc, że to dziecko zna już jeden język. I budowanie też trochę na tym języku, pokazywanie być może podobieństw, różnic, jeśli w ogóle jest taka możliwość. I jakby to się też nazywa bardzo ładnie brzydko to powiem. Powiedz po angielsku. Mieszasz języki, nie odróżniasz. Ja, nie wiem, czy to dobrze wymówię teraz. Translanguaging. Translanguaging. Tak, czyli takie jakby włączanie całego systemu językowego dziecka. Tak. I nie wartościowanie, że tu jest taki ważniejszy język, a to tam twój domowy, to sobie mów w domu, tylko po prostu korzystanie z całego repertuaru językowego. Tak. Dziecko może z niego czerpać, może sobie tutaj czasami wtrącać jakieś słowa ze swojego języka domowego, nie będzie za to karcone w żadnym wypadku. I po prostu podkreślanie, że to jest wartość sama w sobie, wszystkie języki, które znasz. Czy podoba wam się tłumaczenie poprzez języczenie? Bardzo ładne. Tak. Bardzo ładne, tak. Chociaż przypuszczam, że mało zrozumiałe. Tak. Ale ja do tego jeszcze chciałam dodać, bo rzeczywiście fantastycznie, że Wielka Brytania miała dostatecznie dużo czasu, żeby wypracować tego typu system w swoim jednojęzycznym systemie edukacyjnym, jeżeli nauczyciele faktycznie z tego korzystają. Oczywiście nie wszyscy korzystają, nie wszyscy, ale tak, ale nasze współpracowniczki z Norwegii, które wspólnie z nami teraz realizują duży projekt, między innymi dotyczący dzieci polsko-norweskich, ostatnio opublikowały takie badanie, w którym sprawdzały, jak to się dzieje akurat w przedszkolach norweskich, gdzie generalnie na poziomie takim deklaratywnym zapisów, jak to powinno być, to jest bardzo podobnie, jak ty, Asiu, przed chwilą powiedziałaś, żeby ten język domowy, język mniejszościowy, żeby on był wzmacniany w jakiś sposób, doceniany. Żeby się pojawiał w klasie. Pojawiał w klasie, ale nawet nie o to chodzi, żeby dziecko mogło w nim mówić koniecznie, tylko żeby było doceniane za to, że go zna, tak? W jakiś sposób. No ale okazuje się, że jednak one mówią, że na poziomie takim pragmatycznym tego, co faktycznie dzieje się w klasie, no nauczyciele ciągle nie umieją tych wdrożyć, tych zasad. Łatwo to powiedzieć, tak, prawda? Tak, oni mówią, że wręcz użyły takiego sformułowania, że są wyciszone te języki, że jest po prostu jest cisza, wielojęzyczna cisza, tak? Czyli no, mamy fajny system, ale powinniśmy coś zrobić, żeby on zaczął działać. A rzeczywiście te dzieci fantastycznie potrafią zacząć czy kontynuować przyswajanie tego języka otoczenia, kiedy zostaną wzmocnione dla swojego pierwszego języka. Ja nie wiem, czy Asia, ty pamiętasz taką historię z badań, które robiłyśmy wspólnie w Wielkiej Brytanii, kiedy jedna z badaczek chyba w Cambridge badała w szkole dzieci polskojęzyczne i potem każde dziecko dostawało od nas dyplom. Twój pierwszy dyplom uniwersytecki, dziękujemy, że wziąłeś udział w badaniach po polsku i po angielsku. Dyplom był dwujęzyczny i w którejś ze szkół była taka
był taki zwyczaj, że wszyscy się razem spotykali, cała szkoła i pan dyrektor opowiadał, kto jakie odniósł sukcesy. I każdy mógł przynieść, nie tylko w szkole odnieść jakiś sukces, ale mógł przynieść jakąś informację, co fajnego mu się wydarzyło w ostatnim czasie, gdzie co osiągnął. I jedna z dziewczynek, która brała udział w naszych badaniach, przyniosła nasz dyplom. I przy całej szkole pan dyrektor pochwalił ją, pokazał, wzięła udział w naszych badaniach, jakie to jest świetne, ona zna język polski, pomogła naukowcom i tak dalej. Po czym ta dziewczyna, która robiła badania, zaczęła dostawać informacje od innych nauczycieli w tej szkole, co wyście zrobili w tej dziewczynce. Ona się zupełnie zmieniła. Ona teraz po prostu błyszczy na każdej lekcji. Nie mogłam uwierzyć. Oczywiście dowód anegdotyczny, jedna pojedyncza historia, ale akurat w przypadku tej dziewczynki sama jedna pochwała, pokazanie jej jako osoby, której wartością, rzeczywiście mocą jest ten dwujęzyczność, ten język domowy, fantastycznie zaowocowało na zupełnie innych lekcjach, wyłącznie po angielsku. Naprawdę utkwiło mi to w pamięci jako jedna z takich mocniejszych historii z tamtych badań, chociaż zbadaliśmy setki dzieci i wiele z nich badała Asia osobiście. Tak. Na koniec chciałem was spytać, czy jest coś jeszcze ważnego, o czym koniecznie trzeba powiedzieć, zanim skończymy, o dwujęzyczności rozwoju wielojęzycznym, a czego jeszcze nie powiedzieliśmy? To może dwujęzyczność i różne zaburzenia, tak? I to czy trzeba koniecznie, czy zaburzenia, czy wyzwania, i czy trzeba koniecznie odpuścić jeden język? Może to? To jest rzeczywiście bardzo istotne. Dla specjalistów chyba ważne. Tak, rzeczywiście to. I Asia kilka dni temu... Właśnie dlatego o tym pomyślałam, bo to mam świeżo jeszcze. Wypuściła post na ten temat na Instagramie. Rzeczywiście, i to jest dosyć dobrze zbadane i przeanalizowane. Nie ma żadnych naukowych dowodów na to, żeby... należało, czy żeby było warto odpuszczać jeden język w sytuacji, kiedy wiemy, że dziecko ma jakieś problemy rozwojowe, czy wręcz zaburzenia neurorozwojowe. Opuszczenie jednego języka nie pomaga, nie opuszczenie tego języka nie pogłębia problemów, które to dziecko i tak ma. Czyli oczywiście to dziecko wymaga szczególnego wsparcia, często dobrze by było, żeby to wsparcie było dostarczane w dwóch językach, natomiast nie ma powodów, żeby rezygnować z języka. I to jest bardzo ważna wiadomość. Wtedy, kiedy dziecko ma trudności rozwojowe. Tak, ogólne, niekoniecznie, bądź językowe, bądź niezależne od języka. I to jest bardzo ważne, dlatego że społecznie, emocjonalnie rezygnacja z jednego języka może być bardzo trudna, bo może na przykład dotyczyć utraty kontaktu z dużą częścią rodziny. Tak, może to dziecko wykluczyć z rodzinnego kręgu. No a to jest dosyć częsta rada specjalistów, którzy chcą ułatwić życie dziecku, ale nie wiedzą, że to życia nie ułatwi, natomiast też właśnie nie pomoże generalnie we wspieraniu tego dziecka. Też może dramatycznie zaburzyć relacje rodzinne albo w ogóle kontakty społeczne. Zwłaszcza jeśli rodzice mają się nagle przełączyć na język otoczenia, na przykład, którego dobrze nie znają. W ogóle jest tragedia. Więc to rzeczywiście jest bardzo ważne, ale ja mam jeszcze jedną rzecz, która myślę, że fajnie, żeby wybrzmiała. A mianowicie, że to wszystko, co my tutaj opowiadałyśmy, starałyśmy się to rzeczywiście mówić rzeczy, które wiemy z badań naukowych, żebyśmy my mogły te rzeczy opowiadać, to te badania muszą się dziać. Żeby te badania się działy, to w nich muszą brać udział... Trzeba się zgłaszać, proszę Państwa. Brać udział... Pan teraz powie jak. Aż tak nie, ale rzeczywiście realizujemy teraz kilka dużych projektów, które między innymi dotyczą dzieci dwujęzycznych polsko-norweskich. I też w Polsce prowadzimy badania online, dzieci w różnym wieku, właściwie od zera do 6 lat. Jak można się zgłosić do badań dwujęzycznych? Wejść na stronę multilada.pl i tam znaleźć miejsce, w którym można
I tam odpowiadając na kilka prostych pytań, gdzie się mieszka, ile dziecko ma lat, zostanie się skierowanym do właściwego formularza, gdzie można się zgłosić do badań. Wiemy, naukowych. Do udziału w badaniach naukowych, tak. Wiemy, że to jest ze strony rodziców spore poświęcenie, sporo czasu, bo my też prosimy, nie tylko prosimy o udział dziecka, ale prosimy rodziców o wypełnienie kwestionariuszy, ale no, bez tego nowej wiedzy nie będzie. Także zapraszamy Państwa na multilada.pl i dziękujemy bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja Wam bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.